tego! Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony MRMA, to jest seria, której mało kto się spodziewał na tym kanale. Moi kochani, ostatnio naszła mnie bardzo dziwna fantazja, mianowicie, żeby przejść każdego możliwego Tekena na tym kanale. Ja od razu zaznaczę, od razu to powiem i chcę, żeby to wybrzmiało na całą tę serię z Tekena 1, 2, 3, 4, Tekken Tag Tournament i całej reszty. Ja nigdy nie byłem prosem w bijatyki. Ja zawsze raczej byłem button smasherem i jeżeli coś mi się udawało, to udawałem, że tak miało właśnie być i że to jest zajebiste. Więc nie spodziewajcie się, że tutaj będzie to na najwyższym możliwym poziomie rozgrywka. Szczególnie, że Tekken 1 z tego co wiem jest chyba najcięższy ze wszystkich. Tak czy siak zacznijmy. Myślałem, że włączyłem. Na czym seria będzie polegała? Mianowicie na tym, że każdą postacią dostępną w grze będziemy przechodzili sobie poszczególne poziomy. No już tu mam coś odblokowane. Poszczególne te drabinki, poszczególne arcade mody. No i zaczniemy od pierwszej postaci, czyli Yoshimitsu. Lecimy. Nie wiem, ile postaci na odcinek się uda. To wszystko zależy od tego, jak będzie na łatwo szło. A że ja mówię, ja jestem button smasherem, ja raczej do dobrych graczy nie należę i nie zdziwię się, jak nawet tą pierwszą walkę, kurwa, przegram, dobra, nie można tak zrobić. Szczególnie, że... Uj, dobra, nie będę mówił szczególnie, że na razie się skupię, żeby tej pierwszej, kurwa, walki nie przegrać. Przejebałem pierwszą walkę! To jest niewiarygodne! Tak, więc myślę, że akurat Tekken 1 nam zajmie najdłużej. W dwójkę i trójkę jak najbardziej lubię grać, reszta też jest całkiem dobra. Moi kochani, ja w ogóle muszę się wam czymś pochwalić, bo chyba jeszcze wam się nigdy nie chwaliłem. Poznajcie Bellę. Bella ma w tym momencie 4 miesiące, kiedy ja to nagrywam, czyli w styczniu. Bella jest nowym mieszkańcem. Bella, chcesz coś powiedzieć do mikrofonu? Dokładnie tak myślałem. Bella będzie nam tutaj czasami przeszkadzała, tak samo jak kiedyś Mania nam uwielbiała przeszkadzać. Tak, Bella jest słodka, Bella jest młoda i Bella jest małym pieprzonym Belzebubem, który gryzie to po to, żeby zabić, a nie żeby się bawić. Prawda? Tak, teraz przed kamerami, teraz przed kamerami. Oho, oho, zobaczymy jak wyłączymy nagrywanie. Chodźmy. Kontynuujmy naszą wspaniałą rozgrywkę. Kurwa, no Michel! Ja może po prostu zacznę od innej postaci, jeżeli teraz bym przegrał. Bo Michel też nie jest... Znaczy Michel, Boże, Yoshimitsu też nie jest moją ulubioną postacią do Tekena trójki. W Tekenie trójce jest już o wiele lepszy. Ale jedynka i dwójka to będzie oj. Z drugiej strony też... cieszę się, że możemy nie zacząć, bo wiem, że może być już później tylko lepiej. Przynajmniej szczerze w to wierzę. Wow! Ja sobie przypomniałem, jak tu zrobić kuku mocne! Tylko, że trzeba najpierw trafić. A to chyba całe życie zabierało z tego, co pamiętam. Boże, no właśnie, trzeba to wyczuć. Pierwsze dwa Tekeny są bardzo powolne, one są bardzo właśnie takie... pojedyncze uderzenia bardzo dużo zabierają HP, w związku z czym no tutaj ciężko wyczuć. Kurwa, nie trafiłem. Yo! Mamy to! Dobrze, to jest plan, to jest taktyka. Druga walka. Z tego co pamiętam jest walk 8 i 9 jest z bossem. Chyba w Tekenie 1 tak było właśnie. Na pewno tak było w następnych Tekenach, że jest 8 normalnych walk i bossowie. Ale że jedynkę najmniej grałem zawsze. Co boleśnie widać. To wydaje mi się, że tutaj jest trochę inaczej.
Ja nie zdziwię się, jak tutaj na odcinek będzie jedna postać tylko przeze mnie. Robiony gameplay jedną postacią. Najgorsze jest to, że... Dobra, teraz! Nie, wszystko! Myślałem, że troszeczkę jeszcze zabiorę. Kurwa, no ja chciałem to zrobić. Dobra, jeszcze raz. Może po prostu będę łapał w ten sposób? Będę się wycofywał i tak łapał. Raz na... kurwa, czas. Dobra. Łatwo! Przełatwo. Dobra. Jesteśmy w połowie normalnej drabinki, bardzo... nie wiem, no normalnie to zajmowało kilka minut. Więc nie wiem, co mogę powiedzieć. Ja mówię, ja żyję tylko tym, że wiem, że po Yoshimitsu już chyba gorzej być nie może. Bo chyba Yoshimitsu jest dla mnie postacią, którą najmniej umiem grać... którą najmniej umiem grać i najmniej lubię grać. Jest strasznie sztywny, jeżeli chodzi o swoje ciosy, które zadaje. Ale to się właśnie zmieni, na szczęście. Kurwa, no za każdym razem jak chcę opuścić gardę, żeby go złapać, to on zadaje mi cios. To jest... niepojęte. Spokojnie. Kurwa, niespokojnie. No i fakt, że właśnie, że tutaj... NPC-ty, z którymi walczysz, bronią każdy cios praktycznie. Mają tak dobrą gardę niby. Dobra. Kurwa, myślałem, że zaatakuje. Nie. Tak, mamy to. Dobrze, Low jest jedną z cięższych postaci, więc cieszę się, że go wyeliminowałem. Dobra. Ło, dobra. King był groźny w tych pierwszych częściach, bo jego ciosy niby małe, niby pojedyncze, ale dużo zabierały zawsze. Tutaj mamy o tyle dobrze, że on jest chociaż wolniejszy od normalnych postaci. Dobrze, mamy to. Więc można to ładnie wykorzystać. Kazuya jest naj... dobra, Kazuya może być najcięższą postacią, bo on jest tutaj przez grę, że tak powiem, promowany, żeby to on wygrał. No fabularnie jest, ma plot armor. Kurwa, chcę chociaż raz, żeby to weszło. Chcę po prostu, żeby wyrównać szanse. Bo ten jeden mały cios, który wydaje się dziwny, nic nie robiący, zadaje bardzo dużo obrażeń. Mordo. Mordo. No ja pierdolę. No i właśnie to jest to. To jest Kazuya. Najgorsze, że tych trzech kopniaków, które właśnie teraz mi się kilkukrotnie tutaj przydarzyły, nie można zatrzymać. Jeżeli jeden zostanie zblokowany, reszta też wiadomo, że zostanie zblokowana. Fajnie. Nie wiem też, dlaczego nie ma muzyki w tle w pierwszym Tekenie u mnie. Nie jestem w stanie tego wyjaśnić. No nie, no właśnie to jest to, co mówiłem. Dobra, udało się. Jakoś... Łatwo! Nina, pokaż mi Ninę. Oho, coś się zaczęło... kurwa zacinać, ale dobra, jakoś to może uda nam się przeboleć. Dobra, Nina jest strasznie skoczna w tej części. W dwójce już troszeczkę mniej, w trójce się nie rozchodzi o skuteczność Niny, czy tam skoczność, czy inne tego typu. Nie, no tak blisko było. W trójce Nina po prostu jest, jakby to powiedzieć... No, dziecięcy ja był pod wrażeniem jej designu postaci. Coś się jeszcze zdążyło w międzyczasie zacząć, ale nawet nie wiem, co się odłączyło. Słyszałem tylko dźwięk USB. Być może wy też.
Nie lubię być po tej stronie. Dobra, 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 dobra. Dziękuję, że gra ze mną współpracuje, chociaż w minimalnym stopniu. Te kopniaki, kurwa, nie wchodzą zupełnie, te kolano latające. Aj, w pizdę. Dobra. Mówiąc wam, że... O, boję się, że Yoshimitsu nam zajmie cały odcinek. Bałem się, że może nam zająć nawet dwa, więc... Fakt, że jest około 10 minuty nagrania i że ja jestem na 7 stage'u. Dobrze to wszystko ze sobą tutaj się zgrywa. Kurwa, no pies mnie zajął. Nie mam nawet pomysłu na nią. Ona jest za szybka. Ona jest za szybka. Ona potrafi leżąc zadać 3 ciosy, nie? I leży tylko dlatego, że sama się przewróci, a nie dlatego, że ja coś mogłem jej zrobić. Ej, to wybroniłem, kurwa! Tak, to będzie bardzo ciekawa rozgrywka. Nie no, pojebie mnie zaraz. Ja boję się, że ja naprawdę będę musiał ją przetrzymać jakoś, bo to jest aż... No kurwa mać! Żywariuję! Kurwa... No jak ona... Ja pierdolę, no ja przecież... Na w pizdę mogę sobie pograć. Kurwa, bronię każdego ciosu, on wszystko łapie na mordę. No ja pierdolę, no. Ja wiem, że Nina jest... O, nie rozśmiewająca. Ale to nie oznacza, że trzeba być aż takim, kurwa... miłośnikiem femdomu, żeby cię baba napierdalała. Szczególnie, że jestem miłośnikiem raczej wygrywania, kurwa, w Tekenie. Ona, co ona odpierdala? Ona się wypierdoli tylko po to, żeby tobie wyjebać. Samej nie tracąc jakiegokolwiek HP. No kurwa! Dobra, wreszcie kolano weszło. Wreszcie! Kurwa! Nie! No czemu ty tak wstajesz, łamago długo? Nie weszło. Wszystko? Nie! No kurwa! No to jest niepojęte. Chuj, będę to spamował, pierdolę. Kurwa, no w końcu wejdzie, no przecież ja wierzę, że ją w końcu zabiję, no ja pierdolę, nie, 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 tak! Ganryu, ja pierdolę. No, że ja, kurwa, z grubasem przegram... Nie, przegram perfektem. Jak już przegram, to jak człowiek. A nie perfekt. Dobra, gruby, bo jest jedna taktyka, która mi przed chwilą dała zwycięstwo. Kurwa, no chcę spróbować, żeby weszło w końcu. Dobra. Się człowiek, kurwa, skupia na tym wszystkim. Ej! Tak, ja chcę, żeby... Nie, 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 teraz to już chuj pewnie. Kurwa! No nie! Jak to Milus? Hilus, kurwa! Tak być nie powinno. I co, i teraz pewnie znowu ja mam niby mniej od niego, co?
Ta gra jest bardzo nie fair. Ja bardzo jej nie lubię. Dobra. Nie, ile on mi zabrał! Nie! Nie, to nie, to nie, to nie, to miało wylecieć! Wytrzymaj! Nie! Dwie sekundy, kurwa! Ja pierdolę, że ja będę grał na czas, kurwa! To jest niepojęte! No co do pizdy! Wszystko mu wchodzi, kurwa, kumasz, wszystko mu wchodzi. Ja pierdolę. On wystarczy, że usiądzie, to ja już, kurwa, zdycham. No ale raz wcisnąłem. Dlaczego, kurwa, mnie to nie słucha? Do pizdy, co jest? Na chwilę wzrok odwróciłem, a już ten, kurwa, na mnie siada, rucha i żre, kurwa, żywcem. Ja zwariuję. Wszystko, kurwa, mu wchodzi. Dobra, mi też to weszło. No nie, obroniłem się przed tym, obroniłem się przed tym. Dobra, chuj, nie weszło. Jak chwytnie przed, to już wiadomo, że nie wejdzie. Jezu, gdyby tak w przedostatniej walce mi to weszło. Ja pierdolę, proszę, żeby ktoś liczył w komentarzach, ile ja razy sfailowałem z daną postacią swoją walkę. No kurwa, jemu weszło mi nie do pizdy! No już nie chce mi się, kurwa, jakbym mógł, ten zmienił postać. Najgorsze jest to, że on... Weszło! Weszło! No chuj, przegram, ale weszło! Kurwa! Wreszcie pół HP przynajmniej zabrał, dobrze. No nie! Kurwa! Skupienie, jak ja pierdolę. Kurwa, teraz te pół HP jakby weszło, ja pierdolę. Dobra. No i boss, Heihachi Mishima! Ostatnia walka, o kurwa, no to będzie długa walka. To będzie bardzo długa walka. To będzie wybitnie, kurwa, długa walka. Ja jebie, dobra. Jak będzie trzeba, zrobię to, co będzie trzeba. Mogę spamować, jeśli będzie trzeba. Kurwa, zrobię reset, jeśli będzie trzeba. Jeśli będzie trzeba, zrobię, kurwie, to, co będzie trzeba. Jeżeli widzicie koło stage 9, że to trwa 13 minut, to wiedzcie, że jest bardzo źle. Zawsze tak było, chociaż boję się, że w Tekenie jedynce może to być norma, niestety. No, kurwa, no myśl... No wstawaj! Prąciu jeden. Ja pierdolę. No,
No tak. Nawet nie chciałem tego zrobić. Chciałem co innego zupełnie. Dobra. Nawet nie wiem, czego się spodziewałem. W sensie wiedziałem, że ta walka jest spisana na straty, ale... Ale liczyłem na cud. Dobra. Dobra! Nie, dobra. Nie, dobra. Bardzo, kurwa, niedobra. Złapał, kurwa i chuj. Nie, no chuj, czas i tak by minął. Ale taktyka ciekawa. Ja się czuję tutaj nie jakbym grał w bijatykę jakąś, tylko... Dobra, weź mnie po prostu zabij. Nie jakbym grał w jakąś bijatykę, tylko jakbym grał tu kurwa jakiegoś Dark Soulsa i próbował znaleźć sposób, kurwa, nie? Pierdolę. Dobra. Wyrównane szanse. Zesrane gówno! Ja pierdolę. Ja pierdolę, naprawdę będzie jedna postać na odcinek. Dobra, czekaj. Kurwa, no nie! Nie używaj moich zaklęć przeciwko mnie, Potter. Kurwa, raz wcisnąłem! Nic nie wchodzi, wszystko on blokuje, u mnie to ja też blokuję wszystko, ale swoją mordą. To jest pojebane. Dobra, Matinho to jest boss. On musi być mocny. Wow! Aż kamera została pierdolca. To jest 24 sekundy przetrzymać. Nie! Pierwszy raz chyba miałem przewagę, chociaż minimalną. Ej, ale naprawdę ja chyba ustawię czas, kurwa, na 20 sekund. Jak będzie tak innymi postaciami mi szło, ja będę po prostu grał na czas. Dobra, dużo weszło. Jest. Jest źle, widzowie, jest źle. Ej, kurwa, broniłem to.
raz wcisnąłem! Kurwa mać, no! Żyje? Mówiłem, że obraziłeś starożytne bóstwa, Heihachi! Dobra, pora na ending, który na pewno mi to wszystko wynagrodzi. No typ po lewej jakby pierwszy raz cycka zobaczył. Diet. Kurwa, no dzięki wielkie za 25 minut babrania się w gównie. To jest moja nagroda. A to dopiero pierwsza postać. O kurwa, no to trzeba się nazwać. Nie wiem, kurwa, nie mam... Co? Jak chuj. Idealnie podsumowuję, kurwa, jak mi to poszło. Ja pierdolę. Dobra, moi mili, zaraz lecimy z kolejną postacią. Ja muszę zrobić krótką przerwę. I moi mili, teraz właśnie oto magią montażu przeniosłem się z ciepłego domku do zimnego, brudnego akademika, siedliska wszelkiej patologii, alkoholików, ćpunów i krystalicznie czystego mnie w tym wszystkim. Moi mili, zaczynamy arcade mode, zaczynamy, kurwa, lecimy dalej z arcade mode. Myślę, że w tym odcinku zdążymy jeszcze jedną tylko postać, że tak powiem, przebrnąć nią przez arcade mode i będzie to Nina, czyli... Osoba, która gdyby istniała i mogła mówić, mogłaby mnie teraz szantażować. Zaczynajmy. Raczej nie jest zadowolona z tego, co powiedziałem. Dobra, Nino powinno iść szybciej, głównie z jednego powodu, mianowicie już tak źle jak kurwa Yoshimitsem, to być nie będzie. Niemożliwe, żeby było jeszcze gorzej. Jakby... Wy mówicie, że gorzej być nie może. Dla mnie to jest bardziej, że może już być tylko lepiej. Wszystko zależy od podejścia i proszę bardzo, Kazuya rozpykany. King, to samo, zobaczcie co teraz będzie z typem. O jest, no ja nim rzucam. Dobra, nieważne, myślałem, że dam radę mu jeszcze jakieś kuku zrobić, ale nie dałem. I co, i będzie perfekt pierwszy. Kurwa, chuj będzie w gównie, niestety. Wpadliśmy na ten sam pomysł, King. KO, drugi stage, ja już się zastanawiam, ja dobrego Tekena włączyłem, może dwójkę włączę, dlatego tak łatwo idzie. Ale nie, chyba jest, chyba jedynka. Dobra, to było głupie. Yoshi, za to, jak się z tobą męczyłem, ja ci wpierdolę dwa razy. Ja specjalnie zostawię ci tak z 5 HP, przegram tę walkę tylko po to, żeby ci wpierdolić dwa razy. No kurwa, no... Oj, przepraszam. A nie, dobrze, wszystko zrobiłem. Jest stage trzeci i jest 49 sekund póki co gameplayu, więc porównajcie to sobie, jak było z tamtym parchatem cycem. Może po prostu ta gdańska aura Trójmiasta bardziej mi służy, jeżeli chodzi o bijatyki. Dobra, chciałem to powiedzieć właśnie, zresztą powiedziałem, po czym dostałem wpierdol od Lała. Spokojnie, spokojnie, nawet najlepszym się zdarza. Perfekcyjnie. No nie, czemu ta kamera tak się ustawia? Jebnij go! Dobra, to nie było jebnięcie. O kurwa, pomyliło mi się. Musiałem zrobić krótką przerwę, bo niestety studia. I się obudziłem z letargu, dostając w pierdol. Kurwa, low. Ja czekam tylko, aż będziemy mogli nim zagrać, a to będzie już w następnym odcinku. W następnym postaram się trzy osoby być może. Wyjątkowo. Trzema osobami przejść arcade mode, chyba że będzie chujówka znowu. No się wkurwie zaraz, lo! To jest czwarta walka! Dobra, dobra. To jest kontrola sytuacji, to jest kontrola gówna. Chuj w biździe. Dobra, 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 teraz tam rada... Kurwa, no czemu oni tak długo leżą?
Dobra, jakieś kombosy mi wyszły. Pięknie, perfekcyjnie. Dobra, coś też tutaj się udało. Kurwa. Mamy go, kurwa, mamy go. Ty mały knypku jebany. Ty kupo gówna. Kurwa, dobra, Jack jest mocny. Jack tu jest mocny, tak jak w nowych częściach jest raczej bardziej pośmiewiskiem, jeżeli grasz przeciwko niemu, no chyba, że nim grasz, ale jeżeli grasz przeciwko niemu, to jest raczej pośmiewiskiem, natomiast tutaj i w dwójce typ jest mocny. Dude is hard as fuck. No właśnie. No właśnie. Kurwa. Sorry, że czasami trochę mniej mówię, ale się skupiam, co tu wcisnąć, żeby nie dostać w pierdol i spuść... KE? Ty gównie. Tak jest, tak trzeba z nim, kurwa, od razu. Kurwa, dobra, on też zaczął od razu atakować bardzo w chuj. Co ja robiłem? Dlaczego ty to przerwałeś, ty gównie? Kurwa, to mógł być legendarny cios. Dobra. Nie zdążyłem tego zablokować. Nie zdążyłem tego bloknąć. Ja pierdolę. No, typ jest kurwa pojebany. Kurwa, co to miał być za atak? Już to jest nielegalne, to jest kurwa sprzeczne z konstytucją. Dobra, jakimś cudem mu to przerwałem. Nie biegłem, nie dosięgnąłem. Nie, kurwa, jedno kopnięcie brakowało. Dobra, mimi to. Mimi. No nie, czy ja pada wyjebałem? Nie, no. No nie, padł! Kurwa, padł! Nie, kurwa, nie! Nie zdążę dojebać to gówno! Dobra, moi kochani, stage 5. Na stage'u 5 trafił mi się low, będzie przepierdolone. Wiem, że z nim już walczyliśmy, ale no musiałem jeszcze raz niestety, kurwa, dojść do tego stage'a 5. Bo się pad zjebał. Dobra, muszę się nauczyć, żeby moim odruchem na wkurwienie nie było napierdalanie pada, bo może to skutkować tym, że będę musiał robić takie coś nie raz i nie dwa, ale kurwa więcej razy. Nie trafiłem. Dobra, trafiłem. No do pizdy jeszcze 8000 razy, kurwa, ten atak wykorzystaj, ja pierdolę! Kurwa, nie wyszło, wyszło, pięknie wyszło, King znowu był wcześniej, teraz jest też. Tak. Zgodność faktów ze stanem faktycznym jest ważna. Dobra, nie udało się dosięgnąć. Niestety za szybko wstałem, teraz za wolno wstałem, teraz wstałem. Na różnym etapie życia różne problemy się człowiekowi przytrafiają. Kurwa! Nie! Co do pizdy! To mu wchodzi raz na 100 razy, akurat teraz musiał wejść. Dobrze. Dobrze! Dobrze! Kurwa, dobrze! No kucaj, babo! Dobra, to nie było dobre. No to było dobre, nie mogę tego przegrać, bo się zesram. Jak pięknie, o kurwa, kazuję na 7, to też nie jest za dobrze. To jest bardzo niedobrze. To jest kurwa wybitnie niedobrze. Dobra, trzeba bardzo ostrożnie, zesrannie, nie by ostrożnie, Matinio, co ty pierdolisz? No kurwa, łapała cię, no.
Wypierdalaj. Nie, nie, stój. Teraz. Nie, kurwa, za późno. Ale to był dobry pomysł, Matinio. To był dobry pomysł, który musi się w przyszłości powtórzyć. Spróbujmy jeszcze raz. Co się do pizdy wydarzyło? Dobra, rzuć nim, kurwa, jak petem do chuja. To nie taki rzut chciałem, ale ten rzut też akceptuję. Oj, nie, nie weszło, nie weszło, Matinio. Kurwa. Nie, on stoi, nie kuca, czyli można, kurwa, kucnął, jebany, tak, mamy go, kurwa. Anna. Dawaj. Nie tak, nie. Afe. Dobra. One są niemal identyczne, jeżeli chodzi o ciosy, więc skoro to nauczyłem się atakować, dobra, nie są identyczne, bo nasza nie ma takiego ciosu, niestety, jaki ma teraz w tym momencie Enna. Nie! Ona była na hita! Ona jest na hita! O, pięknie! Kurwa, jak dobrze! Ja ci... Czego?! Dobra. Powrót do żywych, kurwa, w przeciwieństwie do mnie. O, no. Teraz atakuj go jak, wal go jak konia! Nie, kurwa! Tak mi? Nie, 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 pad musi działać, pad musi działać, pad musi działać. Gówno mnie to obchodzi. Niemożliwe. Nie. Nie. Kurwa. Six. Szybko, szybko, szybko. Szybko, szybko, oni się zacinają. Kurwa, pan, nie, 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 nie zdążę, nie, kurwie się, kurwa! Nie zdążyłem podłączyć pada i cały progres, który udało mi się teraz zrobić, poszedł się jebać. Ja wam po prostu puszczę ten ending i skończymy w tym momencie odcinek. Trzymajcie się, cześć. Łatwo. Dobra, zobaczmy ten ending. To jest najbardziej stópkarski ending w historii Tekena i ja miałbym go nie nagrać? Bitch slap, kurwa. Jestem dumny, że mogłem być tego częścią. Papa. Pa.